Cześć, w tym nagraniu opowiem Ci o każdej z tych aplikacji oddzielnie, bo wiele osób na webinarach pytało: Mirku, do czego są te poszczególne aplikacje? Później będzie każda z nich omówiona na zasadzie takiej, jak już ją wykorzystać, a teraz opowiem Ci o każdej z tych aplikacji. Tam jest 10 aplikacji jakby w jednej i każda z nich ma inne zadanie i ma rozwiązać inny Twój problem. Ogólnie jak prowadzisz biznes, masz wiele różnych wyzwań czy też problemów, jak zwał, tak zwał. No i z tymi problemami często to jest taki szklany sufit, czyli poszedłbyś albo poszłabyś dalej z tym biznesem, ale nie wiesz, jak pokonać ten problem. I każda z tych aplikacji ma jakiś problem rozwiązać. Na przykład jest generator e-booków, no to masz taki problem. Ja bym chciał albo chciała dawać coś za darmo, budować tą listę, ale ja nie umiem pisać, więc stworzyłem oprogramowanie, gdzie są specjalne takie zwroty rozpoczynające poszczególne rozdziały, gdzie wpisujesz sobie rozdziały, żeby to wszystko sobie ułożyć. I ten generator jest takim asystentem pisania e-booka, więc no, rozwiązuje ten problem, że ja nie umiem pisać, nie wiem, jak to wszystko tego e-booka, te moje pomysły zebrać w całość, jakąś taką spójną i logiczną. I jak pisać takiego e-booka, bo ja nie mam talentu pisarskiego, więc w tej aplikacji po prostu ja Ci pokazuję i od razu masz gotowe słowa, zwroty, żeby takiego e-booka sobie napisać i wreszcie ruszasz z miejsca, czyli rozbijasz ten szklany sufit i każda z tych aplikacji rozwiązuje jeden z takich problemów, teraz Ci omówię poszczególne aplikacje. Czy jak już się zalogujesz do generatora biznesu, czyli tutaj wchodzi sobie generator biznesu, zaczniemy sobie od ten general, bo tutaj jakby jest najwięcej tych aplikacji, później ewentualnie są pojedyncze dodawane do tego całego schematu. I to jest taka cała droga, którą musisz przejść, żeby sobie zaplanować biznes. Więc tak, pierwsza kwestia to jest kalkulator biznesu. Tutaj w tym miejscu liczysz sobie, ile musisz wydać na reklamę, jaki będzie zwrot z tej inwestycji. Więc jaki tutaj problem rozwiązujemy? Tutaj rozwiązujemy problem taki, że wiele osób prowadzi biznes, ale nie wie, ile wydawać na reklamę, nie ma motywacji, że to zbudowanie listy to właśnie jest ten klucz, żeby wygenerować największą konwersję. Tutaj masz też sprzedaż tak zwanego one time offer, więc wielu rzeczy nie wdrażasz, jak właśnie jednorazowej oferty, budowania listy mailingowej, czy na przykład robienia webinarów, czy live'ów, bo wszystko traktujesz na zasadzie zimny ruch, ktoś widzi reklamę, kliknie i on kupi. No tak biznesu raczej nie zrobisz, więc tutaj sobie to wszystko liczysz, czyli na przykład wkładam 1000 zł w reklamę miesięcznie i na przykład z tego Ci wychodzi 22 tysiące. I to Ci pozwoli wszystko policzyć, czyli jaki będzie zwrot z mailingu, ile zarobisz na jednym mailingu, ile zarobisz na jednym webinarze, jaką musisz mieć cenę produktu, żeby wyjść na swoje, co zrobić, żeby zarobić te pierwsze 100 tysięcy złotych. I to wszystko sobie to wyliczysz. To Cię zainspiruje, zmotywuje, zobaczysz, jaki jest w tym potencjał i przy okazji poukładasz sobie rzeczy finansowe. Kolejna aplikacja to jest Avatar Generator. Tutaj tworzysz sobie awatar klienta, czyli takiego tworzysz sobie rys psychologiczny Twojego idealnego klienta. Do czego Ci to? Jaki to problem rozwiązuje? Większość firm tego nie robi. Po prostu jak piszesz jakąś reklamę, piszesz jakiś mailing, jakieś ogłoszenie, wrzucasz coś na grupę, tworzysz jakiś post na Facebooku, to Ty tak naprawdę to tworzysz dla siebie, bo Ty nie znasz swojego idealnego klienta. Wiele osób wie o tym, że trzeba stworzyć ten awatar klienta, ale większość ludzi tego po prostu nie robi. I tutaj jest ponad 30, chyba 33 pytania, które odpowiadasz sobie na temat swojego idealnego klienta. Czyli jak przejdziesz tą aplikację dla siebie czy dla swojego klienta, zobaczysz, jak genialnie zrozumiesz o wiele lepiej swoich klientów. Dzięki temu będziesz tworzył lepsze teksty, lepsze reklamy, lepsze oferty, czy na przykład lepsze kreacje graficzne, czy lepsze materiały darmowe. Więc tutaj sobie tworzysz rys swojego klienta, to można później wydrukować i zawsze będziesz miał pod ręką, kim jest Twój klient. Tutaj sobie oznaczamy, że to wykonane. Następnie mamy Social Media Strategist. No tutaj rozwiązujemy kolejny problem, czyli okej, no to mam już tego idealnego klienta, wiem, jak będę tutaj budował sobie tą listę, zbierał te maile naszych klientów. No i chcemy oczywiście też zatrudnić do tego social media. Czyli chcemy ocieplać te nasze relacje z klientami, chcemy przyciągać ich uwagę. No i to jest problem, Mirku, często zadaje mi się takie pytanie, od czego mam zacząć, które social media są dla mnie, czy to samo publikować na Facebooku, czy na Instagramie. W tej aplikacji masz tutaj, jak sobie weźmiesz, stwórz strategię, masz gotowe media społecznościowe, wszystkie możliwe obecnie, jak będą jakieś nowe, to dodamy. Tutaj masz pomysły, jakby typy treści, które w tych mediach i to sobie tutaj wybierasz. Częstotliwość publikacji i KPI, czyli Twoje cele. Więc tutaj sobie zaplanujesz wszystko, co, kiedy pisać w mediach społecznościowych, o czym, jakie typy postów, żeby mieć to wszystko ułożone. Wtedy wiesz, że na przykład w czwartek taka publikacja, w środę inna i tak dalej. Więc tutaj strategicznie sobie planujemy, rozwiązujemy ten problem, że działasz chaotycznie, nie wiesz co, gdzie masz dodawać, jakie posty, więc tutaj bierzemy sobie oznacz. Czyli mamy zaplanowaną strategię do social media i oczywiście tutaj też budujemy tą listę gdzieś tam z naszych mediów społecznościowych. Następnie kolejny problem, dobra Mirku, już mam zaplanowane, że tutaj na Facebooku o tym piszę, na Instagramie będą jakieś porady, no tylko mam taki problem,
Skąd brać pomysły na posty? I skąd ja mam wiedzieć, co gdzie pisać? Ja ciągle nie mam pomysłu, o czym pisać w tych mediach społecznościowych. Więc ten problem rozwiązujemy, bo tutaj mamy generator takich pomysłów na posty. Więc tutaj wpisujesz sobie na przykład, jeżeli sprzedajesz zdrową żywność, wpisujesz sobie mąkę bezglutenowa, zamienniki cukru i to oprogramowanie tworzy ci ponad 60 takich pomysłów na posty w tematyce na przykład zamienników cukru, diety, ubezpieczeń i tak dalej. Więc od razu wyrzuca ci 60, ponad 60 chyba, no prawie 70 pomysłów, gotowych pomysłów, już nawet takie nagłówki typu dlaczego warto słodzić słodzikiem, zagrożenia związane ze słodzikiem, do czego nie używać słodzików i tak dalej. I wybierasz sobie, bierzesz, piszesz post i już masz go genialnie stworzonego. Więc tutaj masz, rozwiązujesz problem braku pomysłu na posty. Kolejna kwestia, no to chcielibyśmy budować tą listę mailingową, chcielibyśmy coś klientom dawać za darmo, więc chcemy stworzyć e-booka. No ale dobra, kolejny problem, nie mam pomysłu, o czym napisać tego darmowego e-booka, którego będę wręczał lub wręczała klientom, który stworzy mi listę mailingową, tunel sprzedażowy. No to tutaj masz ponad 70 pomysłów na bestsellerowe tytuły. Ja tutaj spędziłem kilka miesięcy, oczywiście nie tak pod rząd, ale wchodziłem na przeróżne Amazon, jakieś inne biblioteki internetowe i tam księgarnie internetowe i tam wyszukiwałem takich najlepszych tytułów bestsellerowych, takich wiesz, typu sekrety social mediów i tak dalej. Więc 70 pomysłów od razu masz gotowych tytułów twojego e-booka. Więc wpisujesz sobie to swoją tematykę, na przykład ubezpieczenia, kredyty, leasingi, fotowoltaika, social media i ten program wypluje ci, mówiąc tak brzydko, 70 pomysłów, takich pomysłów idealnych, już gotowych tytułów twoich e-booków. Robisz sobie okładkę 3D i już masz pomysł, tytuł. To będzie bardzo fajnie przyciągało ci odbiorców. Więc tutaj tworzymy sobie pomysł na e-booka, coś, co będziemy klientom dawali za darmo. Dzięki temu, że będziesz miał e-booka, coś za darmo, co dasz klientom, możesz zbudować szybciej listę mailingową. Taki darmowy e-book może być świetnym bonusem. Możesz go sprzedawać, bo tutaj też dostajesz w bonusie dostęp do Getola na 2 miesiące, więc tam jest opcja też sprzedawania tego e-booka swojej liście mailingowej. Więc tutaj tworzymy ten tytuł pomysł na e-booka. No dobra, i teraz kolejny problem. Mirku, często mam taki problem, że ja może już mam pomysł na tego e-booka, ale ja nie umiem pisać. Nie wiem, jak zaczynać takiego e-booka, jak tą wiedzę uporządkować, jak zaczynać poszczególne rozdziały. Nie mam takiego talentu pisarskiego. Ja jestem przed autorem tej książki, która ma ponad prawie 300 stron, więc wiem, jak napisać książkę, nawet tak dosyć grubą książkę. Więc tutaj całe moje doświadczenie, te różne takie zwroty, łączniki, moje, te 20-letnie doświadczenie copywriterskie, po prostu tutaj będziesz miał takie gotowe zwroty i sobie szybko przejdziesz pisanie takiego e-booka. Czyli to będzie sama przyjemność, a nie ból, czyli masz od razu gotowe takie wprowadzenia, od razu ci wstawia twój temat, twojego e-booka i bardzo szybko sobie wreszcie tego e-booka napiszesz. I co najważniejsze, on będzie taki, miał taką logiczną całość. Ok, jak już stworzymy tego e-booka, no to ta osoba zapisze nam się na listę mailingową, stworzy sobie ten tak zwany landing page. Tutaj będzie też taki specjalny kurs, gdzie pokazuje, jak się tworzy taki landing page, jak się łączy go z listą mailingową. To wszystko będzie spięte w całość. No i tak, ta osoba widzi na przykład, pobierz darmowego e-booka, na przykład na jakiejś grupie, czy na twoim fanpage'u, czy na Instagramie, czy reklamę na Facebooku ustawiasz, pobierz bezpłatny e-book, na przykład dotyczący fotowoltaiki. No i jak ta osoba pobierze, no to tak, trzeba jej napisać takiego powitalnego maila, trzeba tego maila ustawić w odpowiedniej odległości czasu, nie? Co ile te maile wysyłać, kolejne problemy. Mirku, ja nie umiem napisać takich maili, nie wiem jak sformułować, nie mam takiego talentu, nie potrafię pisać maili, nie potrafię ustawić kolejki maili. I ten program to rozwiązuje, bo ta aplikacja stworzy za ciebie, z tobą taką gotową kolejkę 10 maili, więc genialna sprawa. Tutaj masz od razu też, co ile masz tego maila wysyłać, masz od razu tematy maili, które ja przetestowałem, tylko sobie uzupełniasz, tutaj to od razu będzie też sprzedawało. Zobacz, tutaj masz od razu tematy maili, jak tutaj na przykład wejdziemy kampania Ask, czyli pytamy się w ankiecie klienta, o czym by chciał czytać, co by chciał kupować, czyli badanie rynku. Zobacz, masz od razu gotowe tematy i on Cię przeprowadza przez cały proces. Tutaj jeszcze będziemy dodawali takie specjalne maile, które będą neutralizowały obiekcje klienta. Więc mamy już ten cały follow-up, no i teraz jak już mamy listę mailingową, już mamy automat, który utrzymuje relacje z klientami, wreszcie masz swój biznes zautomatyzowany, to przechodzimy do generatora modelu biznesowego i tutaj tworzysz sobie na podstawie takich specjalnych punktów, tworzysz sobie plan marketingowy firmy, genialny sposób na to, żeby rozwinąć swój biznes. Zobaczysz coś takiego, czyli model biznesowy, to się nazywa Business Canva, to stosują najlepsi marketerzy, najlepsze firmy na świecie, czyli taki biznes plan, ale na jednej kartce i wreszcie pierwszy raz w życiu prawdopodobnie
będziesz miał albo miała jakiś biznesplan, będziesz działał planowo i to jest kolejny punkt, żeby właśnie zaplanować sukces naszego produktu, naszego projektu, usługi i tak dalej. Więc wreszcie zaczniesz działać profesjonalnie, jak prawdziwi marketerzy, nie pisząc dużego biznesplanu, tylko wszystko będzie na kartce, tutaj sobie to wydrukujesz. I już masz, jak to sobie przejdziesz, to masz, jak to wszystko wykonasz i puścisz tutaj ruch, zobaczysz, co się będzie działo, ten automat będzie Ci po prostu dostarczał klientów, będzie zamieniał obserwatorów w klientów. OK, to sobie zaznaczasz i masz tutaj sukces, nie? 8 z 8 etapów wykonałeś, wykonałaś, brawo, idziemy sobie dalej. Jeżeli będziesz chciał sobie jeszcze dorobić do tego na przykład wyższy poziom, czyli tą mapę empatii, to masz tutaj, mapa empatii polega na tym, że poznajemy jeszcze lepiej psychikę klienta, na przykład co on myśli o swoich rozwiązaniach, jakie ma problemy, co mówi mu rodzina, bo często na przykład klient chce kupić, ale rodzina go odwiedzi od tego zakupu. Więc tutaj mamy dodatkowe jeszcze narzędzie mapa empatii. A w przypadku biznesów regionalnych, tutaj sobie nie robimy tego e-booka, czyli na przykład chcesz szybciej, bez budowania listy i tutaj masz Local Ads Generator, czyli tutaj sobie stworzysz gotowe reklamy na Facebooka reklamujące Twoją usługę. I na przykład wtedy sobie ustawiasz taką reklamę na, masz już zbadanego awatara i tak dalej, ale tutaj nie budujesz listy, tylko już bezpośrednio generujesz sobie sprzedaż z reklamy regionalnej, ustawiając gotową reklamę z tymi sprzedającymi tekstami. I to jest właśnie ten cały pakiet Biznes Generator. Do tego jeszcze dochodzi specjalny dwumiesięczny taki okres darmowy w Getolu, gdzie masz wszystkie, ten najwyższy pakiet i tam sobie zbudujesz listę, skonfigurujesz sobie to wszystko, ustawisz sobie ten tunel sprzedażowy z tymi mailami, które tutaj masz, wszystko jest. I do tego jeszcze będzie taki kurs Sales Funnel. Do tego będzie jeszcze dodatkowy kurs Sales Funnel 3.0 i tam sobie właśnie ustawisz cały tunel, czyli wszystkie te rzeczy techniczne tam pokażę. Więc w końcu nie masz wymówek, wszystko, co trzeba, instrukcje, gotowe maile, gotowego e-booka, to wszystko masz tutaj, planowanie biznesu, poznawanie klienta, wykonanie tych zadań, które powinien każdy przedsiębiorca wykonać, a tego nie robi, bo nie ma czasu, nie ma narzędzi, więc ja ten problem rozwiązałem. Zapraszam, że wierzę, że będziemy się widzieli po drugiej stronie i życzę Ci dużo sukcesów właśnie z tworzeniem takich lejków, tuneli sprzedażowych, planowaniem biznesu i żeby to wszystko było spięte w logiczną całość. Dziękuję Ci za uwagę i zapraszam do kolejnych nagrań, gdzie każdy z tych elementów będę już dokładnie omawiał.